30 września z rąk pana prezydenta Europejskiego Komitetu Olimpijskiego, pana Spyrosa Caprialosa, przyjąłem flagę Igrzysk Europejskich, dokładnie tam, gdzie w 776 roku przed naszą erą odbyły się pierwsze Igrzyska Olimpijskie. Pięknie by było, gdyby w czasie tych Igrzysk Europejskich, bo nie mylmy Igrzysk Europejskich z Igrzyskami Olimpijskimi, to trochę inne wydarzenie sportowe, ale gdyby też się okazało, że działania wojenne na Ukrainie po napaści Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę zostały zakończone. Trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska będą niepowtarzalną okazją do tego, żeby promować, co jest najważniejsze, Małopolskę i Polskę, promować w Europie i na całym świecie jako kraj piękny, przyjazny, a w obliczu wydarzeń, o których mówił pan marszałek, chyba najistotniejsze teraz, jako kraj bezpieczny. Jako kraj bezpieczny i jeżeli mówimy o wszelkich działaniach Polski, Małopolski, właśnie w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie, nie ukrywamy, że staliśmy się liderem Europy i chcemy pokazać Europie i całemu światu, że pomimo tego, że ta pomoc dla Ukrainy jest tak ogromna i w zasadzie niekończąca się z naszej strony, to my dalej żyjemy i dalej pokazujemy, że tak naprawdę my Polacy jesteśmy w stanie przeprowadzić największą imprezę sportową tego roku na świecie. Nie oszukujmy się, tak jest. Trzecie Igrzyska Europejskie będą największą imprezą sportową na świecie, a warto podkreślić, że całe województwo małopolskie dysponuje doskonałą infrastrukturą sportową, dlatego wybór Nowego Targu nie był przypadkowy. Arena, która też dzięki współpracy z województwem, z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, z panem marszałkiem, będzie lekko zmodernizowana, poddana lekkiej kosmetyce, co jeszcze sprawi w większym stopniu, że zawody w boksie, bo do tego chciałem dotrzeć, które będą kwalifikacją kontynentalną do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, największym wydarzeniem bokserskim tego roku na świecie, będą mogły być przeprowadzone w idealnych warunkach, o których przez wiele, wiele lat, taką mamy nadzieję i taki cel, będzie się w świecie mówiło. Szanowni Państwo, w Nowym Targu będzie do zdobycia bezpośrednio 44 paszporty, jeżeli można tak to określić, 44 kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Czegoś takiego jeszcze w historii Polski i Europy nie było. Nowy Targ dzięki temu, dzięki współpracy z nami zyska na pewno wiele. Zyska przede wszystkim to, że o Nowym Targu, o Małopolsce będzie mówiła cała Europa. Myślę, że nawet cały świat, bo boks cieszy się popularnością przecież na całym świecie. Chciałem wyrazić moje tutaj wielkie zadowolenie z tego, że mogłem dzisiaj przyjąć tą flagę symbolicznie właśnie. Włączenie do miast współgospodarzy, współorganizatorów Igrzysk Europejskich. Jak wspomniałem wcześniej, dołożymy wszelkich starań, żeby te zawody bokserskie o takiej wysokiej randze, o której myślę, że jeszcze nie do wszystkich tutaj w Nowym Targu to dotarło, że taka ranga zawodów odbędzie się właśnie w naszej hali lodowej, hali znanej oczywiście z wielkich tradycji hokejowych, ale hokej trochę z boksem ma wspólnego, chociaż nowe przepisy starają się temperować zawodników, ale to tym niemniej trzeba powiedzieć, że jakieś tam wspólne elementy na pewno się znajdą. Kiedyś zresztą w Nowym Targu były takie tradycje bokserskie, ale to nieważne. Zawsze może to być początek czegoś nowego, a na pewno będzie to dzięki dofinansowaniu ze środków województwa małopolskiego, dzięki panu marszałkowi i sejmikowi będzie to na pewno obiekt, który zyska świeżość i będą się mogły zawody właśnie w ramach igrzysk, ale też i każde następne odbyć zdecydowanie lepszych, przyjemniejszych warunkach.